Maya! Meshka! Finale-Azy? Ooh! Oh! Yasinarp! Oh, maybe so, Jim. Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w Wiejskiej Sielance razem z Asią. Witam serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy przeprowadzeni. Przeprowadziliśmy się, tak jest. Zobaczcie, jaki jest piękny domek, jest naprawdę boski i są dwie obory i w ogóle. Oczywiście link będzie w opisie, tak jak do poprzedniego domku, więc będziecie tak mogli sobie znaleźć. I tu mamy, słuchajcie, taki dziki młyn. Gdzieś tu jest w okolicy, tu chyba po lewej, czy gdzieś, ale tu mamy też nasz, no to jest nasz prywatny, chodzi. Nie, no tu jest gdzieś dziki taki młyn. Tak, gdzieś tu jest w okolicy taki fajny, o tu, no on jest taki fajny, słuchajcie, i też się kręci i leci woda i w ogóle jest mega. Tak, przeprowadzę się na tą wielką działkę. No, fajna jest też, fajna. No bo wiecie, dziecko, w ogóle poród mamy generalnie, bo stwierdziliśmy, że właśnie przegramy troszeczkę do porodu, ale zanim poród, to jeszcze, słuchajcie, mamy tak, bo tu już były w jednym kury i jest, słuchajcie, złota kura i ona znosi złote jaja. Jak to złota kura? I ona jest nawet tu, ona tak w ogóle świeci. No jest, bo to jest gwiazda, ona chodzi, słuchajcie, cały czas. Tak, i znosi złote jaja. No fajna, złota kura, słuchajcie. No. Tak. I w ogóle ulepszony mamy ten kurnik, nie? Gosia. Tutaj mamy, słuchajcie, jest na tego lisa. Czekajcie. Alarm. Jakbym kliknęła. Przedłużona ogólnie żywotność chyba zwierzaków, w sensie kurek? Czujnik lisa chytruska, przedłuża żywotności i automatyczny karmnik. I tak samo tutaj jest, i te dwie po prostu ulepszyłyśmy. Klikałyśmy to po prostu w ten sposób i żeby zdobyć część, ale generalnie chcemy jeszcze zobaczyć, jak ją tak naprawdę zdobyć. Zdobyć. Tak. Tak. Słuchajcie, dodatkowa rzecz. Mamy już nasze, przeniosłyśmy oczywiście nasze roślinki. Przeniosłyśmy nasze. Mhm. I to są te nasze, co tam były. Te tutaj były wszystkie, a to są te nasze. Te pięć. I zobaczcie, tutaj mamy dużego bakłażana. Białego. I dużą dynię. Słuchajcie. Tu się jakieś tekstury, słuchajcie, coś tam się pochrzaniło, ale to tam, no. No, nie wiem, o co z tym chodzi. Tutaj są nasze kurki w tym kurniku, bo też zabrałyśmy oczywiście ze sobą. I tutaj jest pusta obórka, bo kupimy oczywiście lamę, bo jeszcze się nie bawiłyśmy tym. Chcemy lamę zobaczyć jeszcze. A co do domku? Jeszcze tak tylko nasze pciora pokażę wam w środku. On jest po prostu przepiękny. Zobaczcie, tutaj jest piękna, duża kuchnia, tu jest jakaś ta spiżarka taka, no. Salonik, tu w ogóle są hafty, nani tutaj, tutaj. Oje, no. Teraz już może nowić, może robić nowe, chciałam powiedzieć. O, już kurzu nam się trzeba podkurzać, ale to potem. Bo wbiła poziom. I teraz tak, tutaj generalnie jest sypialnia, są nasze zdjątka, ale zobaczcie, tu są zdjęcia, można sobie zrobić zdjęcia z tym. Właśnie, z warzywami. Z warzywami, słuchajcie, to jest hit normalnie. Tu już jest pokoik dla dziecka i on już był zrobiony. To nie, że my zrobimy, tu już jest kołyseczka, czeka. Ej, tu są jakieś puste ten od kogoś, te hafty, ale to się potem zmieni. Tak, to później pozawieszamy. Bo już właśnie teraz na niedawno dosłownie wbiła kolejny poziom i teraz coś tam było, jagody, maliny, coś tam takiego może robić. Tak, jakieś owocki może, no, haftować. Dobra, mój drogi, chodź. Chodź, bo żona rodzi. Zostajemy w domku. A, mamy lato, właśnie. O, jest lato, tak? Jest lato. Mamy lato i zobacz, jak pięknie wygląda. Jezu, to twoja wina! To twoja wina wszystko! Boli mnie! No, syf też jest swego. O, panika, uwaga. Dziecko już, halo. Ręczniki, gorąca woda i na górę. Trzeba poćwiczyć, On musi to rozchodzić. Musi to wyćwiczyć. Wiecie co, damy jej tak buziaczka, pocałuj, żeby się nie stresowała dziewczyna. A ty już zaznaczyłaś, że ona w domu? Jeszcze nie, już. Właśnie poród domowy będzie, moi drodzy, stwierdziłyśmy. Nie mamy pojęcia, słuchajcie, czy chłopak, czy dziewczyna. No, nie sprawdzałyśmy w ogóle, nie wiemy, bo nam to jest, słuchajcie, jedno obojętne w tej serii jest, akurat. Tak. No, chodź, moja tu droga. Tu jest Bolek, czy tam Lolek. Tak. Bolek, czy Lolek jest na tym. Będziemy rodzić, słuchajcie. I w sumie jeszcze tak nawet nie wiemy, jakie imiona. Tak. Chyba damy, nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, co się urodzi. Zobaczymy, jak będzie wyglądać i damy. Tak. Dokładnie. No. Chodź tu, mój drogi. Ta biedna jeszcze po schodach. No.
Co ja poradzę? O, co się Ta, tu jest czysto, tu możesz rodzić, to. chodź. Dawaj, dawaj. Ej, jestem ciekawa, czy chłopiec, czy dziewczynka. Ja też. Uwaga, no chodź Oni ty, rodzi. siroto. Uwaga, uwaga. Już Popłaca słyszymy, że płacze. mocność. No, dajesz, moja droga. Dajesz. O, piękną boli, minę boli. O, co jest, co jest? Synek, o. Ej, to jak dajemy? Nie wiem, myślałyśmy o majeranku. Majeranek, bo mówił, dajmy ten. Majeranek, jak woda, bazylia. Będzie dziewczynka, a majeranek damy. Ej, daj mu majeranek. Dobra, dawaj. Tak sobie śmiałyśmy się, ale w sumie. Ale żeśmy się śmiały, ale daj mu. Majeranek. Ale czekaj. A, dobra. Żeby nazwisko, żeby zmienić na jego. A, dobra. Ale dobra. Ona ma po prostu dwa, więc... Ej, majeranek. A dziewczynka to bazylia, nie wiem. O, słodziaczek, chodź, od razu cię nakarmię. No i majeranek przyszedł. Majeranek, Kuźma. Kuźma to, jak mu się nie będzie podobać, to se zmieni. Ej, bo sobie może tą łóżeczkę zmienić. Ale... Ej, wiesz co, tapety jedynie bym zmieniła ewentualnie, bo to chłopcze, nam się później tak... zmienimy. Słuchajcie, zaraz idziemy kupić też lamę. I zobaczymy, no, jak to z nią wygląda. Zobaczcie. Chciałyśmy gdzieś... O, w ogóle, no, jak to jest pięknie. W ogóle świetliki mamy i te świetliki się tak nad tą wodą wieczorem unoszą. Fajnie to wygląda. Patrzcie, no po prostu jest cudnie. Śliczniusi. Śliczniusi domeczek. Piękny jest ten domek, naprawdę. Boski po prostu. I ja bym z nią poszła kupić, bo jej tutaj brakuje, żeby kupiła zwierzątko. A no, bo tam mamy tak. Chyba coś tam w bieli, A nie? Tutaj, słuchajcie, już mamy kolejne poziomy i jest tak, 3 prezenty lisa, stwórz przysmak dla zwierząt, ale wiecie co, my już tutaj raczej nie będziemy tego, bo do tej pory robiłyśmy normalnie. Na koniec po tak. prostu wbijemy ten. Żeby zobaczyć te cechy nagrody, jak to tam, nie? Tak, mój drogi, a śpi, a chciałam, żebyś zobaczył. No dobra, zostaw to, chodź tutaj. Idziemy kupić bo my lamę. Już 5 godzin z was sadzimy z kosą. Ja bym wzięła tą. A, weź beżową. No, spoko. Nie? No, weźmy. O. Ona musi nawet. Chodź tutaj od razu, moja droga. Przepis Ej, na a tamtego kurnika, to my nie musimy, kurde, tam karmić tamtych nie, kur, bo nie. tam jest automat, z automatu, nie? Tak. On tutaj coś... Właśnie, o Boże! Hopie, dajesz. Dajesz tutaj, bo my tu, kurde, bo później na jarmark chcemy iść no, i my tutaj te dwie, dynia, no. te dwie będą duże. Tak mi się wydaje. Ale ta tutaj obok te dynie dwie też są duże. Też są Coś się duże. Tam stanęło. Czekaj, się, tylko szybko rozrzucimy karmę i pokaż te lamę. Zawołają. My jeszcze się z lamą nie bawiłyśmy, więc nie wiemy. Ta dopiero urodziła dziecko i już poszła zwierzęta ogarniać. No tak jest na wsi. To jest życie na wsi. Tak. Słuchajcie, nie ma. Nie ma, nie ma połogu, kuźwa. Od razu Niestety. Do roboty. Pole i do zwierząt w ogóle, no to tak to jest. Ale to się ma coś mieć, no tak. Może już teraz tak nie jest, bo już ludzie raczej nie mają jakichś takich, wiecie, nie, ale no, kiedyś tak było. W szpitalach rodzą, chociaż jeszcze są takie, nie? Coraz częściej zresztą się teraz zdarza, nie? Że takie domowe znowu wracają te porody. No i co z tą lamą? Niektóre chcą w domu rodzić babki. Ej, gdzie jest ta lama właśnie? Jakaś nie, bo nieśmiała. Ona idzie do majeranka. O, płacze. Albo majeranek płacze. No, bo chyba pielucha. A, osrał się. No. Dobra, pielucha, przytul. Przytul i cyc. I idziemy jeszcze. Cyca dała ostatnio, to na razie wystarczy. Czekaj, co z tą lamą? Zawołaj. Ten tu ogarnia, niech tu ogarnia. No, niech robi. Bo jest syf, jak nie wiem. I tu w ogóle wszędzie są króliczki, bykają, w ogóle króliczki nam pomagają no, w ogródku. Pomagają nam. No, bardzo. No, chwasty wyrywają. Widzicie, jak piękny ogródek wygląda. Więc tak to ten... A, w ogóle się zapomniałyśmy powiedzieć, bo ja na początku wrzuciłam. Widzieliście, jak się wykluwają kurczaczki? Jak się pięknie. Kurczaczki wykluwają. Tak, bo to jeszcze było na tamtym domku i stwierdziłyśmy, że właśnie to nagramy, bo to jest takie urocze. Ona się tak fajnie całuje na koniec. Tak. O, patrz, to jest ta kura. To jest ta kura złota. No, widzicie? Niezła jest. Jezus, okrowa chyba też trzeba wydoić. Nie wiem. Dobra, moja droga. Jak tam? Idziesz do tej lamy? O, już chyba. Schodzi, A, schodzi. Idzie. Duży dom teraz mają, tak, słuchajcie, to wiecie. Dokładnie. Zwierzorki są nasze. No idź, idź, ja no, wiem, idź, no pięknie, idź, jest juchaj, czysto, zobacz, tu wszędzie tu, czysto. No, wody odeszły.
No, ale tu zaczęło robić. Ty nie ma ze śmiać, taka prawda. A ty dajesz czadu, no jest tak. Super. Dawaj ty lamę, co z nią jest? Wołaj, wołaj ją. Ej. I czemu lama nam nie chce wyjść? Halo? Może, czy to jest może źle postawione, Asia? A zobacz. Dobra, słuchajcie, udało się. Musiałyśmy tutaj, rozwaliłyśmy. Nie wiem w sumie co było, bo ona wiem. Stała dobrze. Tak. To stało dobrze, tylko nie wiem, może ten płotek właśnie. W każdym nie razie mam pojęcia. Się. Ej, można ostrzec? Pokaż. Już? No chyba. No pokaż. A da się? Jak one są fajne! Jak one są fajne! Czaterskie są. A da się ostrzyc? No, bo uszami tak strzyże. Dała się. Jezu, zadowolona! Jaka fajna! Lamy są interakcje. Też fajne. Ale powiem wam, że fajnie dali, fajnie, że dali te lamy. I to się tak, tak się bardzo do Simsów wpasowuje, tak, nie? Tak, dokładnie. No bo Simsy się kojarzą z lamą, nie? I tu jest ta wełna. I co teraz z tej wełny możemy? Ciekawe, czy można... A, jest jakieś te... Nie, zobaczmy. Nie ma, służy do zmniejsza ceny niektórych wzorów haftów. Widzisz, można także wymienić na ubrania dla zwierząt u strażnika stworzeń. No, ej, będziemy ten strażnik stworzeń, tak. No. On tam jakąś chatkę ma, coś tam. Ty, w ogóle tu nie ma tego koła. Jak się nazywa to koło, co ten... Jakie koła? Co się, no takie, co robią wełnę na tym. Jak to się jakoś się nazywa? Ja mi słowo uciekło. Wiem. Coś nie powiem. To koło wiecie, nie? No, co się ten, kuźwa. Ja nie wiem, zapomniałam, ale wiecie o co chodzi? Że one ten, robią tą wełnę na tym. Kiedyś tak robiły, nie? Na tym kole. Tak. I miałyśmy w sumie jeszcze sprawdzić, słuchajcie, takie te, bo tutaj dla mieszkańców niby można jakieś takie ala zlecenia robić, czy coś takiego. Tak, musimy to tak. Sprawdzić. I za to się też dostaje chyba te części, prawda, do tych ulepszeń, ale tak. Na kurde nie wiemy właśnie, czy trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, chociaż byli u nas tutaj sąsiedzi na tym nowym domku tak. Z ciastem i tam parę takich interakcji przeprowadziliśmy. Więc możemy to jeszcze sprawdzić w sumie, chociaż tak, chodźmy najpierw zobaczymy ten piknik, Asia, co ty na to? Dobrze, bo to może też działać na takiej, jeszcze wracając do tych sąsiadów, może działać na takiej zasadzie, że po prostu to jest totalnie losowo, słuchajcie, że oni do was może dzwonią, albo coś od was. Kurczaczek tutaj wyszedł, Gosia, trzeba mu pomóc wrócić tam do domku. Ja się mu pomagam, proszę. A nie, czekaj, on se pomoże sam. Może. Leci chyba. Zapakuj jedzenie, słuchaj, co bierzemy? Bierzemy dżemik, dżemik. Może. Malina może być. Aha. A tylko mamy dżem? Tylko dżem możemy wziąć? To dwa musimy wziąć w takim razie. Idziemy... Ej, czekaj, a jakiś chleb z lodówki czy coś? My tam mamy rzeczy. No ale to jak to zrobić w takim razie? No to daj do wyposażenia jej to wciepnij. A właśnie, nie bo ma chyba trzeba do wyposażenia. No, masz rację. Albo coś tam, placek jagodowy, ale nie, bo tam nam zeżarli. Chyba nam zeżarli właśnie, słuchaj. Ej, nie widzę, Asia, gdzie jest ten, bo mi... O, tu. Otwórz, o. Tu jej zapakuj jakieś... Ej, marchewkowego ciasta nam mamy jeszcze. Też. O, tu mamy jakieś ciasto. Ej, to daj, to jest ten. To weźmy se to. O, widzicie, tu mamy różne jajka. Ej, i weź mleko, weź dwa mleczka, żeby się ten napili. Okej, okay. Gdzie jest mleczko? Boże, patrzcie, ile mamy mleka, nie? Yeah. Jedno. I pół mleku im weź i to zapakuj. Zapakuj. Tak. O, placek. I mleczko. I te mleko. Za chwilę pod wpływem rybnego przysmaku, co? Rybny przysmaczek? O, i zobacz, może wyprodukować dodatkową porcję wełny. Ale przestań mięciutka. Dobra, zróbmy im ten piknik tutaj. Tak, i teraz co? Schowaj do wyposażenia. Przygotuj piknik, a my idziemy. Pokaż. Ach, albo tutaj robimy. A możemy w sobie, bo chcę zobaczyć, jak to... to jest i to musisz fajnie, i to tak wyciągasz tę rzecz? No spoko, no. I co, no. I teraz pokustujecie? Tak, i weź porcję razem. I to na takiej zasadzie działa pewnie, że wiesz, naładujesz ten koszyk, bierzesz go do wyposażenia, potem sobie gdzieś idziesz tak. I... Ej, ale można na ziemi, na trawie? No masz tylko kurczak. Kurczak. Ej, kura tu biega za nim też! No bo myśmy rozwaliły ogrodzenie. A, dobra, jest. Oj, ty słyszałaś? Jak ryknął. I w ogóle zobaczcie, mamy jagodowe ciasto. No, placek jagodowy. Piękne.
Co o tym psy? No, że oni zwierzaki, nie? Jakie synchro. Patrz. I wiesz co, może potem pójdziemy zobaczyć Asię do tego miasta. Jak to? A może odwiedzimy kogoś w domu, słuchaj. Możemy. Może wtedy zadziała. Tam jest ta laska taka, ona tu była u nas, to możemy do niej uderzyć. Patrz, moja droga, wypij sobie mleczko. Zostaw to. No poszła, no patrz, na nie mamy jak... Można sobie kocyk walnąć na trawkę, a chyba nie. O, co tam? Chodź jeszcze jakiś tak. Ten? Gdzie sobie, dżem? Kotek chory. Kotek chory. Możemy potem jakieś przysmaki najwyżej ten na zdrowie kupić. Tak, tak, później kupimy. Ale to już słuchajcie ten. O, ciasta sezje. O, na ciasto przyszłaś. Jak tam młody obudził się, majeranek. Na raz jest okej z nim, więc spokojnie. Weź sobie mleczko. Skrzywdziły dziecko. Skrzywdziły dziecko imieniem. Co? Tu się cieszy. Babeczki. Pij mleko. Patrz, no ten kot tu żre nam. No a dobra, jedz. Piknik, piknik. Dokładnie w sumie. Ej, w Trójce było takie fajne, że te mrówki szły, nie? Mrówki było widać. One tak brały ten żarcie z tego. Dokładnie. Ej, fajne, bo to można sobie coś zabrać i bardzo ten. Mi się to podoba. I fajne nawet jest to, że trzeba pakować te rzeczy. Tak. Fajne, czekaj, wiesz co, Asia wyłączyła. Ale mamy syf, Kosia. Trzeba by odkurzacz im kupić i trzeba przyjechać tu ten był. O Boże, faktycznie, no. No, trzeba to ogarnąć, bo kurde, pomrą na zarazę. Asia! Kurwa, i co teraz? Ty, to już jest chyba... Czy to już jest... Już? Sprzedaj, tak, bo już można sprzedać. Ale ja nie będę tego sprzedawać. Zdjęcia musimy sobie zrobić koniecznie z tym i dawaj. A to też już o, jest? O, królik się tu wykopał. Na dole. To jeszcze nie. A ona też nie chce zrobić. Nie ma tak, na pamiątkę. Już. Poczekaj, bo poszła się ku. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. O! No patrzcie, to jest zarobiste po prostu. Jaki akwarat, kuźwa. Nie, musiał być. Jest, bo to nie łapie całego niestety. No. Dobra. Pokaż, jak ty też musisz. A nie, poczekaj, bo to jesteś ty. Ty się wysikasz, też przyjdzie zrobić, a ty też idź w sumie siku. I też sobie zrobimy. To jeszcze nie jest gotowe, ale kurde. I co teraz z tym zrobić? Czy to można zostawić? Nie, nie da się tego zebrać, nie da nic, bo da tam się wiedziałam, że da się sprzedać. Kurde, nie wiem, bo ja bym chciała, żeby żeśmy to zostawili. A kliknij na pole. Nie na bakłażanę, tylko na poletko. Z korzeniami. Pielęgnuj. Czekaj. Nie, tutaj nie ma, a tutaj jest, że możemy wykopać, tylko że co wtedy? Daj zachnięte. No ty nie wiem, słuchaj. Czy a jak wykopiesz roślinę z korzeniami, będziemy miały te owoce? No właśnie, czy to nie jest tak, że kurde się, wiesz, a jak zostawimy, to co się z nią stanie? A więcej opcji zobacz. Ej. Zbierz. Zbierz roślinę, no. Taka łatwa. Opatrz, ej, może to, a może to. Wysikałaś się? Chodź. I może to, może nie dało. Gdzie to jest? Ślepe, kuźwa, głucha. No niestety, no, słuchajcie. Skleroza. Tak jest. Ej, i może wiesz, byśmy dały do... Czy one mają jakiś termin przydatności? Chyba tak. Ale to do lodówki włożymy, nie? No. Tylko trzeba będzie uważać, żeby później jak będziemy coś gotować, sprawdzać, czy nam czasem nie chapnie no tego. No właśnie, o to chodzi. Wiesz, żeby nam nie wzięli, nie? Z tego bakłażana nic. Dobra, ty idziesz sobie to zrobić, a ty, mój drogi, właściwie to ty jeszcze majeranka nie widziałeś, chyba mi się zdaje. No, majeranek jeszcze tu sobie. Wiesz, to byłoby to odkurzacz. Tak, kupimy ten odkurzacz zaraz. Nie odkurzy ktoś. No, idź, na półpiętrze jeszcze dobra, czysto, reszta już zasypione. Chodź, mój drogi, przytul, pogadaj sobie. Umyj ręce, tak jest. Czekajcie, kupimy ten odkurzacz na szybko. Tak, kupimy. Dobra, słuchajcie, mam już odkurzacz, tutaj ogarniemy majeranka i później podkurzamy. A ty, moja droga, robisz to, nie zrobiłaś? Zdjęcie. Już ci zaznaczyłam, jeszcze raz, moja droga. A może wyszłyśmy, wiesz, do tego? O, ej, halo, no halo. Ona nie chce, ona dopiero dziecko urodziła, ona się nie czuje jeszcze dobrze i nie a chce. A tam się nie czuje, dawaj. Pokaż, co dzwonisz? Zaczę, ej, mogłybyśmy iść.
Ale to pójdziemy najwyżej. Dobra, to później, bo tam nic od nas takiego nie chce. No, bo kurde, chcemy sprawdzić ten. No. O, takie może być. Fajne, że tak jest z góry, nie? Że widać te rośliny. Fajne, no, super to jest. Dobra. Daj jej ten dół, niech odkurzy. Tutaj, dobra, bo tu jest taki tutaj. I... Podkurzaj pobieżnie. No, da. O, kogucik nam dorasta. Ej, powiem, masz tutaj ciągle się dzieje. Tu trzeba tak ogarnąć te zwierzaki. Łaska, naprawdę. Ej, fajnie, fajnie. Ej, no, no co ona? Nie ma, coś nam się teleportuje. Mhm. Odkurzaj, odkurzaj. O. Różowy dostał, znaczy taki łososiowy bardziej. I po tym ty. Królejku, a ty? Wystarczy nam zwierząt. Dobra, ogarnąłeś, odkurzaj. I a, słuchajcie, oni odkurzą i idziemy jeszcze ten. Skoczymy do miasta na chwilę, zobaczymy. Tak. No, no i czekać. Dobra, dobra, słuchajcie, jesteśmy. Majeranek został zabrany do żłobka. Majeranek w ogóle. Majeranek. Czekajcie, bo my coś czytałyśmy, że to... Ej! A masz jakieś jajko albo coś? Ty, ma ona jajo. No nie mogę. No wracaj. Wracamy do domu, słuchajcie. Mamy po jajko. Złote jajo mamy. Tak, mamy. Mamy też zielone jedno. Ty, a czemu w kalendarzu nas okłamali? Ej, no nie pokazali nam tego. Kuźwa. Trzeba jechać. Kurde. Trzeba zjechać z sąsiadów. Dobra, słuchajcie, i sprawdziłyśmy, wzięłyśmy jajka i sprawdziłyśmy, słuchajcie, bo my widzimy, że jest mikrofon, to i sprawdziłyśmy, myślały, że to jest tylko no, to. A zobaczcie, jarmark kurczaków. I w ogóle ile się dzieje, bo tu wiecie, a to jest kurczaków. Inne. No ale jajka się daje, tak? Jajeczka się daje, przekaz zgłoszeń. A nie, bo tu są i kurczaki, a tu aha, są jajka. Ty, to o, chodźcie, wrócimy jeszcze po kurczaki. To no poczekaj, chodź, dobra, idziemy, czekajcie. Dobra, słuchajcie, mamy wszystko. Zaczynamy. I wzięłyśmy, kurde, i, i koguty, i kury, i kurde, i kurczaczki, dobra, bo... Przekażę zgłoszenie. I ty też, nie? Ej, a weźmy tu, bo jakby się dało tylko na przykład jakoś... Weźmy jedno tu na początek i zobaczymy. Wzięłyśmy i złote jajko, i zwykłe jajko. I kurę złotą, i zwykłe, i wszystko, bo nie wiedziałyśmy. A, i masz no dobra, ty też dobra, jajko. Ty masz jajko. I później ty tutaj. O. I złota kura. Złotą kurę. A to jednak kura, nie kurczaki. No. I... Czekaj, nie. Ty tutaj. Przepraszam. I ty tutaj. Kogut. O, on koguta da jeszcze. Tutaj. A ty też złote jajo. Czyli jednak, a myśmy świetno, kurczaki też wzięły. Wzięłyśmy małe kurczaki. Bo nie wiedziałyśmy. Dobrze, że wzięłyśmy kurde ten. I pokaż to. Ej, pokaż. Jaki czar. To jest Dasia. Zrób focie. I to jest Dasia. Tak, już zrobię, czekaj. O, fajne. Tak, i teraz ty, moja droga, chodź tu do jajeczek. O, a gdzie nasze jajko? A tu są. O, tutaj. Jajeczka. Ale jakie fajne te stanowiska takie. Tak, a czemu tylko my jesteśmy? Ej, no nie, może jeszcze ktoś przyjdzie. Do której tu jest? No, że, Ej, nikt nie daje. Co teraz? Obejrzyj zgłoszenie. Ej, ale nikt nic więcej nie dał. Czemu nikt nie bierze udziału? Halo? Ten myślałam, że tu wiesz. Obrabiać. No dobra, niech robi. Ej, myślałam, że ten, że to będzie jakieś tłumy będą i ten. A obejrzyj. Też tak myślałam. Ci z Sulani aż przyjechali na ten. No ten. Widzę właśnie. Ej, nikt nie daje kurszaszków. Czekajcie, ktoś biegnie, biegną jakieś ludzie. Biegną bo ludzie. To chyba jest ta. Burmistrzyni! A, ej, no to my nie mamy konkurencji, słuchaj, ale trochę bez sensu. Czekaj, między sobą. O, patrzcie! Ona już sprawdza. Ona już sprawdza, no. Bo nie ma nikogo więcej. Nie podoba jej się. Dała łapkę w dół. O, żeż ty. No bo to jest normalnej chyba jakości, nie? No. No a co teraz dalej? Ej, czekaj, może ktoś coś daje jeszcze i leci jakiś gościu. Przekupić sędziego! O, daje kurę! Daj kurę! O kurde, chodź, idziemy zobaczyć. A nie możesz? A, bo już ten. A, zobacz jaka nasza złota kura, zobacz!
Zdobyczna. Była nagle. Ej, one śpią! Zobacz, jakie słodkie. No to są nasze kurki. O, już piszę. Kuźwa, złota kura tu jest. O, nie. Ej, leci następna laska. Chyba tak. A ty co? O, czekaj, idzie? Ej, ktoś idzie następny ktoś. Chyba tak. Dawajcie kurczaczki. Ej, patrz, Asia, można ją przekupić. No, ej, spróbuj. Przekupujemy? No to dawaj, nim spróbujemy, bo za te jajko. No. Zobaczymy. Ej, ktoś dał kurę znowu. Czekaj, ale to kurde wszyscy stoją. O. O, fuck. Jaki koleś! Widzisz, co powiedział w naszym jajku? Jak śmiesz, bo o nie, nie można. Nie ustawiamy wyników. Nie da się, słuchajcie. Ej, ktoś tu jajeczko jeszcze dał. Tak, ktoś dał jajko, prawda? Kiedy to będzie trwało? A czy się chciałam rozejrzeć, bo tu gdzieś jakaś tablica ma być, Asia. A to może to? Tak, to jest czy te jarmarku. A właśnie tu jest Poznań mieszkańców. I tak, Poznań mieszkańców, zaraz to zobaczymy. Może tu na tablicy będą te zgłoszenia, tak, no. O, patrzcie, schodzą się wszyscy. O, konkurs kurczaków. Zgłoś swojego najsłynniejszego, najbardziej rozgadanego kurczaka. Kup wyjątkowe przedmioty. Odwiedzę miejscowe Strogany, kup wyjątkowe przedmioty. Konkurs jajek, zgłoś swoje jajko. 21:30, Kosia. A, widzisz, bierz udział w konkursie. Musimy dobra. Poczekać. No spokojnie. I Poznań mieszkańców jeszcze zobaczmy. Mhm. Ej, coś im chłodno, bo no. Jest chyba chłodno dzisiaj. Zaraz ten. I co my tutaj mamy? Agata Zadecka, właściciel sklepu ogrodniczego. Agnieszka Zadecka, właściciel sklepu ogrodniczego. Michał Dzwonek, strażnik stworzeń. Kurde. To on jest tym strażnikiem. Będziemy musiały sprawdzić, słuchajcie, w kolejnym odcinku, żeby go znaleźć gdzieś tutaj. Dostawca produktu, właścicielka sklepu, pani burmistrz i właścicielka pubu. Ej, ale ty też, Asia, pamiętasz, mówiłeś, że można pogadać chyba... Z tym właścicielem pubu, z właścicielką pubu, no. Ale... przyjazne? No dobra, zobaczmy. Bo to i tak jeszcze chwilę tu potrwa. A gdzie ty lecisz? Tak, do 21 coś. Ona gdzie gdzieś pogada. Ale wiesz co? Chodź może tu z nią pogadaj. Przyjazne powitanie. Może się zaprzyjaźnimy z panią burmistrz. Takie znajomości się zawsze wiedzą. Tak, tak. To się zawsze przyda. Przydadzą. gdzie on jest? Poszedł? Aha, bo on poszedł pogadać tak, z tą barmanką. Widzę go tu. Przyjazne. Jest! Zaproponuj pomoc ze sprawą No to tu się kurde robi. Ale to wiesz co, na razie to może zostawmy, słuchaj. Zobaczymy to już w kolejnym, się tym wszystkim zajmiemy właśnie. Ale zobaczmy co tu jeszcze, czyli tak to jest. Ale ty coś mówiłaś, że oni coś mogą opowiedzieć, coś tam o czymś? Właśnie nie wiem. Gdzieś tam coś wyczytałam właśnie wczoraj. Coś takiego było, nie? Poznaj. Czekaj, jako w górę. Ej, no proszę. Kuźwa, złote jajo, kobito. Ej, to złote czy pomarańczowe żeśmy dały? Zwierzaj się. Zwierzaj się na temat Handford? Ej, no kuźwa, nie gadę, no złote było. Nie. No złote. Nie, złote. Złote, dobrze. Kuźwa. Na co zwracam uwagę podczas sędziowania na marku? Cóż, wyższe noty przyznaje zawsze jakość, rzadkość, rozmiar oraz wagę. Biorę też pod uwagę to, czy zwierzęta są szczęśliwe. No nasze jest wyjątkowe to złote, więc kurde, no. No halo, oczywiście. No jak nie wygra, to ja nie wiem, słuchajcie. Nie, mi się wydaje, że nasza złota kurka wygra i złote jajeczko chyba. Chodź też tutaj się poznasz, to na razie, o Boże. Bardzo. Sprawdzimy, słuchajcie, to w kolejnym właśnie odcinku i jeszcze spróbujemy tego znaleźć, nie? Co tego, no, tego strażnika. Tak, to zaraz będzie koniec, słuchajcie. I zobaczymy, czy wygramy i będziemy kończyć, moi drodzy. Dawaj. Do 21:30 było, nie wiesz? Tak, do 21:30. O, jej też można zaproponować. Ej, to czy to nie jest, że tylko właśnie tym tutaj z tej tablicy można zaproponować na przykład? Ej, możliwe. Tym mieszkańcom takim, no, którzy mają jakieś biznesy swoje tutaj. Tradycyjny podarek, proszę. A daj jej jakiś dżemik, a nie mamy dżemu. On nie ma dżemu. Czeka, to ci nie dam. Nie. Mogę ci dać marchewkę. Róże jej daj. To jest facet. Aha, ja bo ja na niego kliknęłam, bo chciałam zobaczyć, czy na przykład z nim też się da. No. Chciałam, że pani burmistrz tam. Ej, ona już chyba wyniki. Już chyba spisuje. Coś tam spisuje.
Też nie można, czyli mi. Można zaproponować zwykłym Asie też. No to widzisz. A może to wystarczyło pójść po prostu tu do miasteczka? Może, może. Ej, no i co? Może gdzieś coś się klika, kuźna? Może trzeba przestać z nią gadać, żeby ona już ugasła. A może, dobra, to przestań w takim razie. Dobra, niech on tylko przeprosi. Wiecie co? Chodź tutaj, usiądźcie sobie razem i poczekamy. No ale oni tak z nią gadają, zobacz. Ona jeszcze z tym gadała. Ej, chyba zimno jest. Ej, czekaj, idzie, idzie. Gdzie ona idzie? Idzie ej, chyba, no. Już koniec, nie? To czekaj. Ej, nie muzyka jakaś. Ej. No ale coś jest? Ja nie wiem, czy my coś musimy zrobić, Asia? Chyba nie. Nie, to jest tylko obejrzyj, więc to się nie da. O! Czekaj! A, za godzinę! Godzinę? A tam było 21:30. Pamiętam wpaść tym ostatnim razem, kiedy będzie odbywał się. No do. Czy jeszcze jest godzina, słuchajcie. Do 23:00. No okej. Okay. To. Chodź sobie obejrzysz tutaj. A ty sobie. Cika ktoś dał też. Jest tu jajeczko, bo one jest jakieś ciemne tak. Widzisz? Ale normalnie. Czekoladowe. Czekoladowe jajko ktoś dał. Pomarańczowe. A to ona o tym gadała chyba, o tym pomarańczowym tak. Jajku ta laska. Nasze jest złote, Kuźma. Tu mamy zwykłe jedno. No. A kury też są jakieś, bo tu jest nasza złota. Ciekawe, czy są czekoladowe kury z chacza. Brązowa. O tym śpi sobie. Jakie grzeczne te kurczaczki, które sobie siedzą na tym sianku. No dobra, dawaj, dawaj, bo my chcemy poznać wyniki. Ja mam nadzieję, że my wygramy. I jajkiem kur... Co za? Chodź pod nogi, ty jesteś pobliżu tego kurczaka, można w coś depnąć. Ej, no ona tam tańczy. O, co? Wszyscy, kurde, szczęśliwi. Ej. Ona też, czy to jaka podzielka? Czekoladowe. Ej, wiesz co, ja chyba ich przebiorę. Gdzie są nasze rzeczy? Ej, bo czekaj, bo to poznikało. Ej, no mam nadzieję, że nam oddała. Czekaj, bo chciałam tylko szybko, bo im zimno jest. To w normalne chyba wystarczy, wiesz? Myślisz? Mhm. To dawaj. Uwaga! 1025! Nagroda jarmarku! Koniec wordingu i co? Dostałyśmy nawóz i wstążkę. I przepis jakiś. Wyniki konkursu. Gratulacje. Twoje jajko zajęło drugie miejsce. Nasze złote jajko drugie miejsce. No nie mogę. No halo. Ej, to... Ej, które wygrało? Czekoladowe może ty. Czekoladowy przysmak. Ostry przysmak. Wstążka z konkursu kurczaków. A tu? Twój kuczek zajął? Pierwsze miejsce mamy za kurę! Jeee! Bo widzisz, kury tam były... buta chyba. No nieważne, ale wiesz, a nasza nie, kura. Nieważne, no. Chodzi o to, że wiesz, nasza tylko była złota, inne były normalne. A tutaj no. Jeszcze były te jajka jakoś czekoladowe, pomarańczowe, jakieś tam i wiesz. Ej, a tu czekaj, kurczak zajął drugie miejsce. A, dobra, bo to był ten zwykły, nie? I czekajcie, no zobaczmy. Wiem, mamy! Mamy wstążki! Tutaj jest za drugie miejsce. I za drugie miejsce. A ty? To jest chyba... Za które to jest? Za pierwsze? To jest wyjątkowe. To nie mogę tego... A to? To jest pierwsze miejsce. A to to nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest w ogóle. Nie wiem. Dobra. Ej, ale w tym razie super. Mamy te nagrody, super. A wróciły nam te? Tak. Mam... Wyposażeniu rodziny, Gosia, to było chyba napisane, dobra. Wiesz? Boże, no mam nadzieję, że nam naszą złotą kurę, kurde, oddają, no halo. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie skończymy. Także, no, w tym odcinku przeprowadziłyśmy się, urodziłyśmy dziecko, że się urodziła dziecko, mamy majeranka, mamy lamę, mamy konkurs wygrany, także mega. Ej, kliknij na tą budkę, idzie tam coś, kurde, zrobić z nią, tą telefoniczną. Tak. Nie, dobra. Zdoba. Także my wam dziękujemy za oglądanie i słyszymy się już jutro, bo ze mną Asia. Byłam. Pa, pa. Pa, pa.